Cześć, siema wszystkim. Witam Was po miesiącu nienagrywania na moim kanale filmów żadnych. Po prostu zrobiłem sobie taką przerwę jakby malutką, bo od ostatniego opublikowanego filmu w sumie minął miesiąc. Więc taka miesięczna przerwa trochę. Nie wiem, czy to już powiedziałem, ale no ogólnie przerwa, żeby się trochę odchillować, odciąć, porobić co innego, wychodzić z kolegami i tak dalej. Także no spoko było, a teraz chcę ruszyć właśnie z filmami. Może nie z jakimiś codziennymi, ale po prostu, żeby na przykład co tydzień wstawiać, albo co drugi tydzień wstawiać jakiś film. Więc no wiecie, o co chodzi. A dzisiaj przychodzę do Was z filmem z unboxingu, ale nie tym razem z unboxingu e-papierosa żadnego, tylko z unboxingu Glo. Co prawda ja już mam Glo odpakowane, bo no oczywiście nie wytrzymałbym, żeby go nie odpakować. To jest Glo Hyper plus Unik. Jak kupowałem Glo ogólnie kupiłem za 50 zł, więc nie jest to jakoś mega drogo. A do tego miałem jeszcze plus 3 paczki wkładów za darmo, więc moim zdaniem się opłaca. Oczywiście te 3 paczki wkładów już poszły, zostały wypalone. Bye bye powiedziały, więc no teraz mam jeszcze jedną paczkę, bo ostatnio sobie kupiłem 4 dni temu albo 3 dni temu i prawie jest pusta, ale jakby mogłem po prostu Wam pokazać i no, zrobimy oczywiście też test tego Glo na tym filmie. Także jeżeli komuś się to spodoba, to może zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. I co? I chyba czas najwyższy Wam je pokazać. Tylko się trochę przysunę do kamery. O. Dobra, więc Glo wygląda tak. Standardowy czarny kolor, są też jeszcze niebieskie, złote, białe chyba z tego co kojarzę i właśnie czarne. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne, ale ja tylko tamte kolory widziałem, które wymieniłem. A i ogólnie to Wam się pokazuję teraz wkłady, które dostałem przy dostawie Glo oczywiście, w sensie razem z Glo, który dostałem i który też miałem jeszcze jak kupiłem. Nie byłem na wakacjach, więc no, więc tam możecie sobie zajrzeć i oczywiście dam Wam też link do stronki Glo, takiej oficjalnej, więc tam możecie sobie wszystko przeczytać, bo tam macie dużo jakby artykułów, dużo kurde nie wiem, jakiś na przykład no właśnie takiej wiadomości, jeżeli chcecie się dowiedzieć coś o Glo albo o tych wkładach, to też macie napisane. I pewnie niektórzy mi się zapytają, co to jest Glo, więc tu Wam się wyświetla odpowiedź, bo ja już nie będę tego mówił, bo za długo by to trwało, bo już nagrywam i tak prawie 4 minuty, a nie chcę, żeby ten film był też jakiś długi. No, także oczywiście tak wygląda Glo, tak jak już mówiłem, jeżeli tu klikniecie na to kółeczko i Wam będzie jakby ono pulsowało, w sensie taka jedna kreska, to znaczy, że jest rozładowane. Glo ogólnie się ładuje od 1 do 2 godzin. I to jest największy minus tego urządzenia. Dlaczego? Bo no wiadomo, jak jest w e-papierosach. E-papierosy trochę się szybciej ładują, może też około godziny, zależy jakie. Ale no moim zdaniem one się szybciej ładują. A Glo się ładuje od 1 do 2 godzin i jakby no, ja zawsze ładuję sobie na noc, jak widzę, że już jest rozładowane, to na noc sobie ładuję. Poza tym ja często w nocy się przebudzam, więc i tak jakby je od razu mogę wyłączyć, aczkolwiek ono ma tak, że samo się wyłączy, jeżeli się naładuje. W sensie, że nie będzie się dalej ładowało i Wam się nie przeładuje bateria i takie tam, ja. No i ogólnie, tak, dokładnie. Tak jak mówiłem o tej baterii i to jest największy minus, mi się to nie podoba, w sumie nie wiem jak innym, może komuś się to podobać, może się nie podobać, mi się akurat to właśnie nie podoba, że się ładuje od 1 do 2 godzin, no ale co zrobić, tak, urządzenie mamy stworzone.
Wkłady. Tak jak były wyświetlone wkłady, tak teraz Wam pokażę kolejną paczkę wkładów, które mam. Oczywiście we wkładach jest 20 sztuk. Jezu, we wkładach. W pasce jest 20 sztuk wkładów. I no, mam Arctic Blue Click. One są na dwa kliki akurat Arctic Blue. Niebieski klik jest bardzo mocny daje smak. Zielony klik jest nieco leciutki taki, można powiedzieć. Ale ogólnie miętowe wkłady dają tak mocno pogardę, że jakby się zjedli, nie wiem, chyba z 1000 miętusów jakiś masakra po prostu jakby, no. A i co jeszcze miałem powiedzieć o tym urządzeniu, że jeżeli po prostu no, to sobie wkładacie wkład tutaj i jeżeli ono Wam zawibruje, jeżeli Wam zawibruje już nie od razu po włączeniu, ale jeżeli czuję, że wkład jest już tutaj włożony i został klik naciśnięty, to wtedy już możecie palić. A jeżeli już będziecie widzieli, że jest jedna kreska tylko, bo ogólnie to się pali 4 minuty, jeżeli będziecie widzieli, że jest jedna kreska tylko i Wam też zawibruje, to znaczy, że już się skończyło, możecie wkład wyjąć i wyrzucić. Wkłady możecie wyrzucić nawet do kosza, do wszystkiego, to Wam się nie podpali, bo to jest tylko podgrzewać tytoniu, a nie jak normalne fajkun. Tak, także Neo to się nazywa, 11 zł kosztuje. Więc no, Neo. Ogólnie ten smak, który ja mam, czyli Arctic Blue, nie wiem, może dam do kamery bardziej, nie wiem, czy będzie to widać. Czy wyostrzy mi, czy nie, raczej nie chyba. No, ale tu mamy napisane ogólnie Arctic Blue, klik. Tak jak widzieliście, pewnie dwa kliki są narysowane. Co mogę powiedzieć o tym smaku? No spoko, ale mówię, tak jakbyście, już miałem w sumie jedno miętowe, jak mam na wakacjach. Tak jakbyście zjedli z 1000 albo kurde z 10 miętusów, więc no na serio takie mega miętowe są te wkłady. No ale co zrobić? Ja ogólnie wolę te i te, które Wam się teraz tutaj wyświetlają, te dwa, które też próbowałem i są naprawdę zarąbiste. Jeżeli ktoś nie wie, tak wygląda wkład, ja może pokażę. Tu macie te kliki, tu macie ten najmocniejszy, a tu macie ten taki trochę bardziej leciutki. Neo oczywiście napisane. Także no. Nie wyostrza mi, dlatego pewnie w ogóle aparat, że jakby trochę słońce daje tutaj i jakbym okno miał zasłonione, to pewnie by dawało wyostrzenie. No, a tak to nie daje. Dobra, przechodzimy do jakby zakupcenia sobie go. Dobra, a więc ja już tutaj sobie je włączam. O, zawibrowało, że jest już. Dobra, możemy teraz sobie klik i ładuje nam się. Jeszcze jedna kreska. Dobra, zawibrowało. I wtedy jak zawibruje za drugim razem, bo za pierwszym razem też wibruje, ale to dlatego, że włączyliście glo. A glo się włącza ogólnie, przytrzymujesz ten przycisk. 5 sekund ogólnie się go przytrzymuje i się włącza. Jeżeli drugim razem zawibruje, jeżeli będziecie już mieli włożony wkład i naciśnięty klik, to wtedy możecie palić. To jest oznak, że możecie palić, więc no. Oczywiście z tego też się nie robi jakaś wielka chmura, jak nie wiem, we papierosach czy w czymś. Ale to jest ogólnie alternatywa dla tych też, którzy chcą na przykład rzucić, nie wiem, palenie zwykłych papierosów. Więc, bo ja o tym trochę czytałem, więc to jest alternatywa dla tych, którzy chcą rzucić palenie zwykłych papierosów. Ja to kupiłem, bo ja po prostu do szkoły jakby epeta nie wezmę tego draga swojego, a z Nordem się dzieją już takie cyrki, że po prostu olejek mi się wylewa w środek jakby prawie urządzenia, no ogólnie gówno wielkie,
ten Nord na początku był spoko na recenzji, ale teraz no, bym go sprzedał z chęcią, więc no. I do tego kupiłem Glo, żeby po prostu tak sobie od czasu do czasu na przerwę może tam palić, czy nie wiem, czy tak po prostu. O tych wkładach ogólnie mogę powiedzieć, że one są spoko, tylko mówię, one są bardzo mocne. Więc jeżeli ktoś by chciał, bo są jagodowe, jeszcze chyba ja w sumie czuję smak takich tych drugich, to jest kawka i kiwi. Zielono takie czerwone jakby są. Więc jeżeli ktoś by chciał to sobie kupić, to ja najbardziej je polecam. Bo te miętowe to w sumie takie no, tak średnio. No, także tak to wygląda, widzowie. Oczywiście, jeżeli zostawicie tak, postawicie sobie ten Neo, w sensie Neo, Jezu, Glo. Sorry, ale wstałem dopiero o 8, więc no. A mamy 8 dokładnie 20. No, szybko się myłem i w ogóle. No, przechodząc do tego, więc jestem też zmęczony po prostu. Przechodząc do tego, jeżeli zostawicie to Glo. Tak po prostu, że sobie je postawicie na, nie wiem, na stole, na czymkolwiek, to ono będzie i tak się palić, w sensie będzie podgrzewał się ten tytoń, bo jakby, no to jest podkrywacz tytoniu, tak? Tak jak niektórzy palą normalne papierosy, tak też im się po prostu same spalają, bo jakby gdzieś zawieje wiatr, no po prostu one się same też spalają. To też się samo podgrzewa i jakby nie musicie tego ciągle palić, po prostu możecie sobie odstawić na przykład tam na, nie wiem, na minutę, coś tam się napić, jeżeli w każdym razie już czujecie, że macie taką mega miętę od tego Neo i znowu sobie tam pobuchać, nie? Ogólnie to się nagrzewa do temperatury 200-300 około stopni, więc no jak łapiecie tak, to jest mega gorące, ale nie oparze was to. Po prostu to musi się podgrzać, te Neo, te wkłady muszą się podgrzać, więc no. Tak jak mówiłem, 4 minuty to palicie i koniec, wyciągacie wkład, wyrzucacie. Teraz mi się przypomniało, że ja wam nie pokazywałem pudełka. Pudełko wygląda tak. Moim zdaniem spoko. Design i w ogóle grafika. I tu macie wszystko opisane. Tu macie opisane, że podgrzewacz Glo i tak dalej, nie? Kabel USB-C to jest ogólnie. Szczoteczkę do czyszczenia też macie. No i tyle. W sumie macie podgrzewacz, szczoteczkę do czyszczenia, kabel USB-C i macie jeszcze, o i właśnie mi się skończył. I w sumie macie tam jeszcze no te trzy wkłady za darmo, które wam dawali przy zakupie Glo. No jeszcze coś tam poleciało i wtedy sobie po prostu pyk wyciągacie, jak widzicie, jest on mega spalony. Odkładacie sobie, zamykacie i odstawiacie. Tyle filozofii w tym. Ja może pokażę teraz to pudełko, bo się zamotałem. To jest ogólnie. Jeszcze tutaj mam takie coś. Panel wymienny. Jakby to jest panel do tego. Tutaj macie takie jakby kreski drzwia. O, było je widać. Tutaj macie takie. Jeżeli to wam się, nie daj Boże, coś tam, nie wiem, zbije, czy coś tam, to wtedy sobie jakby, tak mi kolega tłumaczył, że zakładacie sobie coś takiego i wtedy niby coś tamtego i no. Także po prostu to jest jakby taki panel wymienny, oczywiście tego nie ma napisanego z tyłu, chyba. Nie ma napisane z tyłu oczywiście. No, ale cóż. I tu macie instrukcję, jak go zakładać, więc. Więc no, tak, to jest ten panel. Dobrze mówię, to macie instrukcję, jak go zakładać. A tu macie szczoteczkę do czyszczenia Glo, bo oczywiście. Sorry, odbiłem się. Oczywiście Glo trzeba czyścić. Więc taka szczoteczka jest. I po prostu sobie robicie tak, że na dole macie taki otwór. Otwieracie go u góry, to otwieracie. I czyścicie górą, nie czyśćcie dołem, bo nawet możecie sobie, tu macie instrukcję zresztą też w tym opakowaniu, więc tam jest wszystko napisane, ale czyścicie sobie górą, najlepiej nad zlewem, bo to wiadomo, ten tytoń tam z tego, z tych wkładów wypada i w ogóle,
Nie są to jakieś mega duże ilości tego, ale no, no może wypaść i jakbym wypadnie na podłogę, no to no w sumie jak kto woli, może sobie sprzątać z podłogi, nie? Ale jeżeli ktoś woli na przykład na, nie wiem, na zlewem, no to no spoko, bo ja tak robię, więc, więc tak możecie sobie tam czyścić te dwa. I tak po 20 wkładach, jak spalicie, to należy je wyczyścić, należy zobaczyć, czy jest jeszcze bateria, czy tej baterii nie ma. Jeżeli tej baterii nie ma, to możecie sobie naładować, więc to. To chyba tyle ode mnie. Myślę, że widzimy się na następnych filmach, bo już mam w planie nagrać jeszcze jakiś film, może nawet w tym tygodniu, znaczy dzisiaj mamy piątek, więc może przez ten weekend albo na następny tydzień zobaczę. A jak nie, to nagram we wrześniu. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że jeżeli nagram film we wrześniu, bo ogólnie jest to film związany z, no, z nowymi jakby rzeczami, w sumie można powiedzieć, no, z razy ubraniami, więc więc jakby no jeszcze mam w planie coś kupić, ale to dopiero jakby nie teraz, tylko we wrześniu właśnie. I tak sobie myślałem, że jak już uzbieram to wszystko, to sobie kupię, to sobie nagram film właśnie dla was we wrześniu z tego. Także co? Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli wam się film spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, tak jak mówiłem, oraz subskrypcję, oraz komentarz, czy wy używacie Glo, możecie dać znać, czy wy używacie Glo, bo ostatnio mało coś tych komentarzy pod niektórymi filmami, a chciałbym, żeby ich trochę było więcej. Więc jeżeli wy używacie Glo, tak jak mówiłem, napiszcie komentarz. I co sądzicie o tym urządzeniu, też możecie oczywiście napisać, bo chcę poznać wasze opinie. No, także co, widzimy się w kolejnych filmach. Ja idę za chwilę montować film, ten, który właśnie aktualnie nagrywam. I na razie, cześć.